to jest prawda. Już miałem wiadomości na temat tej piosenki, którą wypuściłem na kanał i właśnie teraz wszystko chcę wytłumaczyć. Ten film, tak jak każdy, który diss jest, bo dissy to są dissy i nie ma na zamiaru to urazić twórcę, którego robię diss. I to nie miało być za bardzo tak, że ktoś się obrazi, a niektóre osoby już to ubiorą na poważnie. Ten film, czyli ta piosenka, nie miała na zadanie urazić twórcę. To miało być humorystyczne i nie za bardzo wkurzające. Bo niektórzy to przyjęli źle i tak właśnie nie miało być i to nie o to chodziło. Między innymi przepraszam za to, że nie ostrzegłem o tym, że ten film jest tylko dla zabawy. Dla zabawy to znaczy, że nie był nagrany serio, serio. Więc ostrzegam wam teraz przed tym, jak widzicie film jakiś, nie bierzcie tego od razu na poważnie. Jak chcecie się coś zapytać, napiszcie w komentarzu. Ja odczytam i wszystko opowiem, o co chodzi. Ponieważ dużo osób o mnie mówiło, więc teraz muszę już się wziąć i opowiedzieć o tej sytuacji, żeby nie być jakby taki o... I no, więc ja jakby to, co zrobiłem, to zrobiłem, za to przepraszam bardzo, ale następnym razem będę informował o takich rzeczach, więc ja jakby mogę z wami się pożegnać i opowiedziałam o sytuacji, wiecie, o co chodzi. Jak chcecie zapytanie, odpowiem wam w następnym filmie na temat tej piosenki w komentarzu. Ja się z wami żegnam, to było ostatnie takie oświadczenie, mam nadzieję, na razie.